Siemano, a co tutaj się narobiło znowu? A no, skończyło się sprzęgło. Na ostatnim wypadzie, nie wiem, już słyszeliście pewnie, jak quad dziwnie chodził i w ogóle mega pasek się ślizgał, ale na szczęście nie przyjerałem go. Poszło też tutaj łożysko w środku i skończyły się szczęki. Dzwonisz też jest mega wytarty w środku. Nie wiem, na pewno GoPro tego nie wyłapie. Jest taki frez, ale mówię, GoPro tego na pewno nie chyci. Żebyście mogli to sobie zobaczyć. Także część już jest zamówiona, tam koszt chyba 370 zł bodajże. Ogólnie to też mój błąd, bo jak kupowałem wariator, to się zastanawiałem ogólnie, wezmę całość, tam chyba 600 chyba zł, czy tam 700 komplet kosztował. Wariator, tutaj jest sprzęgło, dzwon i plus pasek jeszcze tam do tego był. Mogę wziąć całość i tyle i po kłopocie. Należycie. I poszedł mi jeszcze tłumik. Dlatego tak kład dziwnie chodził i w ogóle, bo wszystko tłukło, bo pękła tutaj ta obejma. Ale założyłem z powrotem ten oryginalny. I będzie śmigać, nie? Ogólnie nic się tam nie stało. Także o tyle dobrego. Ogólnie niedługo będę się żegnał z tym dzikiem. I będzie trzeba szukać, tak jak mówiłem już to wcześniej, 4x4. Ale co jeszcze wleci, to nic wam nie mówię, bo sam szczerze mówiąc nie wiem, ile będę miał tam pieniążków jeszcze i na co się skuszę. Najchętniej to bym chciał dopaść starą CF-kę 500-kę, bo mi ona strasznie pasuje. Tutaj bażanta jeszcze skręcamy sobie w międzyczasie. Mamy nową elektrykę do pozakładania. Czekamy jeszcze na trochę nowych części. Elektrykę to w sumie mamy nową. Stacyjki, nie stacyjki, wszystko jest. Ogólnie to jeszcze musi kruciec przyjechać, bo chcemy założyć elektrykę. No to wiadomo, jeszcze kierownicę tylko podkręcę do góry i próbować go odpalić. Potem już skręcać wszystko razem do kupy, jak już będzie wszystko ok, chodzić. I co, idzie też na sel. Także. A, pochwalę wam się, w końcu dorobiłem się tego statywu. Taki tam zwykły sobie kupiłem. Tam chyba 6 dyszek, czy tam ile. Więc w końcu będę mógł coś ten z tego garażu kręcić, bo tak to nie za bardzo mi się chciało tą jedną ręką trzymać tą kamerę, a drugą coś tam rzeźbić, nie? Także o, taki krótki filmik, żebyście zobaczyli, co się dzieje. Także co, to by było na tyle. Siemaneczko.